Hej, witajcie. Tematem dzisiejszego filmu będzie Alleluja. Nie, to jakoś było inaczej. Allelopatia. Niektórzy słyszeli, niektórzy nie słyszeli o takim zjawisku. Mało jest informacji, bo i temat jest trochę z pogranicza wudu i cudów wszelakich. Co to jest ta allelopatia? Więc jest to szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin. Z tym wudu to żartowałem. Allelopatia została przebadana i potwierdzona naukowo. Cały zespół naukowców wylądował w kaftanach. Allelopatia została przebadana, ale te badania w znacznej części dotyczą roślin lądowych. O roślinach wodnych, które nas najbardziej interesują, informacji jest niewiele. Dlaczego? No, o tym w dalszej części filmu. Podałem definicję allelopatii. Czas więc wyjaśnić to po ludzku. Allelopatia jest jak miłość i nienawiść kibiców. Niektóre kluby się lubią, a niektóre nie. A jak się nie lubią, robią ustawkę w lesie. Tak można powiedzieć, w skrócie wygląda miłość lub nienawiść roślin. Niektóre rośliny oddziaływują na siebie pozytywnie, a niektóre negatywnie. Taka truskawka na przykład świetnie działa na sałatę. Lubi się do niej tulić i można je sadzić dość blisko. Natomiast ta sama truskawka nie cierpi kapusty i jak tylko może przyrżnie jej bejsbolem. A nie, to o kibicach. Zostawmy jednak karki w spokoju. Wróćmy do roślin. Żeby zrozumieć allelopatię, trzeba przypomnieć, że rośliny, także w akwarium, dążą do zajęcia jak największej powierzchni. Jedne robią to szybciej, a drugie wolniej, ale bez względu na prędkość przebiegania tego procesu, on istnieje. Patrząc na własne akwaria roślinne, na pewno znacie rośliny, które to robią w najbardziej spektakularny sposób. I nie chodzi mi o glony. Znacie zapewne walisnerię, czy też wszelkiej maści kryptokoryny, czyli zwartki. Jeśli pozwolimy im swobodnie rosnąć, zajmą całą dostępną wolną powierzchnię, aby potem przejść do zarastania innych roślin. Podobnie robi pistia, roślina pływająca, która zarośnie całe akwarium, jeśli jej się na to pozwoli. Sam podbój terytorium nie jest omawianą tu allelopatią. To proces całkowicie naturalny dla każdej rośliny. Ale niektóre wyspecjalizowały się w obronie własnego i zajmowaniu cudzego terytorium. Taka kryptokoryna nie wyciągnie korzeni z podłoża i nie przyrżnie w liście rosnącej obok żabienicy, ale ma swoje sposoby na załatwienie koleżanki. Allelopatia, jak już mówiłem, polega na wydzielaniu przez rośliny pewnych substancji, które oddziaływują na inne rośliny. Tu wymienię, bo tak trzeba, że są to glikozydy cyjanogenne, amoniak, terpentyny, kwasy organiczne, flawonidy, laktony, kwasowe związki fenolowe, taniny i chinony. Uff, jest tego trochę, ale muszę dalej naukowo. To, że jakaś roślina któryś z tych związków wytwarza, nic jeszcze nie znaczy. No, może trochę dla krowy, która akurat to zżarła i teraz ma wzdęcia. Ale żeby któryś z tych związków zadziałał na inną roślinę, musi być w jakiś sposób przeniesiony na nią lub w jej pobliże. Dzieje się to na cztery różne sposoby. Poprzez uwalnianie substancji lotnych, przeważnie olejków eterycznych, sąsiednia roślina dostaje kopa z atmosfery i nawet nie wie, że to od sąsiadki. Drugim sposobem jest wymywanie tych związków z rośliny je produkującej. Zmywane substancje dostają się do podłoża. Trzeci sposób to wydzielanie związków allelopatycznych przez systemy korzeniowe roślin. No i czwarty, ostatni sposób to rozkład obumarłych części roślin, który stanowi najważniejsze źródło związków allelopatycznych. Podczas degradacji resztek roślinnych następuje uwalnianie i wymywanie do podłoża różnych substancji pochodzących z tkanek roślinnych, z których wiele wykazuje aktywność biologiczną. To wszystko, o czym powiedziałem, dzieje się na powierzchni naszej planety. Ale czy dzieje się też pod wodą? Ale oczywiście, że tak. To, co teraz powiem, nie jest potwierdzone badaniami, więc proszę nie brać tego za pewnik. Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad chorobą kryptokoryn, polegającą na zrzucaniu liści po przesadzeniu na przykład do nowego zbiornika? Czy faktycznie są tak wrażliwe? Ja osobiście nie sądzę. Mnie tu pachnie tym ostatnim sposobem na zdobycie terenu, czyli chodzi o rozkład obumarłych liści. Roślina nie wie oczywiście, że akwarysta te zgniłe liście wybiera z akwarium, ale przypuśćmy, że tego nie robi. Liście opadają wokół kryptokoryny i wszystkie substancje allelopatyczne lądują prawie natychmiast w podłożu i w wodzie.
i informacja: jestem tu, przybyłam i nie dam się wykopać, wędruje dalej. Tak jakby krypcie znalazły sobie sposób na szybkie zajęcie miejsca kosztem swoich liści. Zapewne zadajecie sobie pytanie, czy jak posadzę roślinkę X obok roślinki Y, to będą się lubić i kiedy wreszcie Mossart poda dokładne oddziaływanie poszczególnych roślin. Tak naprawdę nikt jakichś wielkich badań nie prowadził, bo interesujące są rośliny uprawne, a nie jakieś wymysły akwarystów. A jeśli już testowano, to rośliny tak naprawdę mało znane w akwarystyce. Wstawię tu sławną tabelkę, która nic nikomu nie daje, ale istnieje. Jak zaobserwować alelopatię? W sumie nie jest to aż tak trudne. Czasami nie zwracamy na to uwagi, albo padnięcie jakiejś rośliny przypisujemy zupełnie czemuś innemu. Często różne zaburzenia we wzroście, dziurawienie liści przypisujemy niedoborom pierwiastków i wymyślamy różne kosmiczne teorie. Żeby zaobserwować ten zły albo też dobry wpływ roślin, nie wystarczy tylko posadzić dwie rośliny obok siebie. Ten proces jest długotrwały. Jeśli w akwarium dokonujemy częstych przesadzeń roślin, często podmieniamy wodę, to podejrzewam, że nigdy nie zwrócimy uwagi na zachodzące w akwarium procesy. Ja obserwuję rośliny w swoich zbiornikach, zwracam uwagę na czasami zaskakujące zachowania moich podopiecznych. O moich podejrzeniach związanych z chorobą kryptokoryn już powiedziałem. Co jeszcze zauważyłem? A na przykład dziwne zachowanie różnych odmian kryptokoryn wobec siebie. W akwarium z brzankami rosną u mnie w zasadzie same krypty. Po środku posadziłem kryptokorynę Pontederifolię, a wokół niej niższą kryptokorynę Venti. Venti jest w przewadze ilościowej. Co robi Pontederifolia? Znacznie częściej niż powinna zrzuca całe liście. Nie jest poruszana. Liście nie dziurawią się, nie podgniwają, żółkną w całości i spadają na podłoże. Oczywiście nie wszystkie naraz. Co jakiś czas widzę, że cały liść, który był jeszcze wczoraj zielony, dziś jest cały żółty. Moje podejrzenia padają właśnie na zachowania alelopatyczne. Tak jakby Pontederifolia próbowała wokół siebie wyścielić podłoże substancją, że tak powiem, odstraszającą kryptokorynę Venti. W innym zbiorniku miałem Pogostemona erectusa, którego posadziłem też obok kryptokoryny Pontederifolii. Z kilku łodyg przeżyły dwie i doszły do tafli wody, więc trudno powiedzieć, że woda im nie pasowała, że światło im nie pasowało i że w ogóle im nic nie pasowało. Ale byłem przekonany, nie wiem skąd, że jak je przytnę i posadzę obok, to nie przeżyją. I nie przeżyły. Oczywiście i w tym zbiorniku ta kryptokoryna zrzuca co jakiś czas cały żółty liść. Psipadek? A ma o co walczyć. W pobliżu niej rośnie również Venti, ale i mała żabienica Echinodorus magdalensis. I walka trwa. Echinodorus gdzie indziej rósł jak szalony. Tutaj rośnie kiepsko, często traci liście i wolno się mnoży. Natomiast Ludwigia repens, która świetnie rosła obok szalonej krypty Pontederifolii, przesadzona dalej w tym samym zbiorniku w miejsce po innej roślinie, również znanej z zaborczego charakteru, ledwo rośnie, jakby ją ktoś za gardło chwycił i dusił. Co jeszcze z takich ciekawych przykładów? Otóż niestety nie doszedłem, jaka to roślina to powodowała, ale było coś w podłożu, co absolutnie hamowało wzrost kryptokoryny Venti. Pokazywałem to w jednym z filmów. W 240 litrach obok siebie w odległości około 20-30 cm rosły dwie kryptokoryny. Że tak powiem, z tego samego miotu. Jedna miała 10 cm, a druga 30. Coś hamowało wzrost tej pierwszej i na pewno nie była to woda i światło. Może to podłoże, a może jednak oddziaływanie innej rośliny? Lotosy to rośliny, które z pewnością dają popalić innym roślinom. Oczywiście można powiedzieć, że przez swoje liście powodują zasłanianie podłoża, a co za tym idzie, utrudniają wzrost innych roślin. I to prawda. Ale jest mnóstwo roślin, które lubią półcień, a nawet cień. Oczywiście można posadzić pod lotosem, co się chce. Ale po jakimś czasie okaże się, że żadna z tych roślin nie rośnie tak, jak powinna, albo padła. Lotosy bronią swego terytorium. Tolerują tylko własne przyrosty, ale tylko tolerują. Podobnie walczy na przykład rogatek. On co prawda złego wpływu na rośliny raczej nie ma, ale produkuje substancje antyglonowe.
to też alelopatia. I to wcale nie oznacza, że posiadanie rogatka nagle spowoduje likwidację glonów w zbiorniku. Substancje te w pewien sposób odstraszają przed osadzaniem się glonów na rogatku, ale nie na innych roślinach. W końcu rogatkowi zależy tylko na sobie, a nie na innych. Z najbardziej znanych zachowań alelopatycznych jest walka kryptokoryn z żabienicami. Zapewne wiele osób się z tym spotkało u siebie lub słyszało albo czytało. Alelopatia występuje wśród roślin wodnych, tak samo w akwarium, jak i w naturze. Ale czy to zjawisko ma większe znaczenie dla nas, akwarystów? Raczej nie. Warto o tym wiedzieć, planując obsadzanie roślinami akwarium. Ale ważniejsze w planowaniu jest światło i podłoże. Podmiany wody, filtracja i dbanie o stabilność zbiornika praktycznie niwelują znaczenie alelopatii dla wzrostu naszych roślin. Natomiast jeśli myśleliście, że rośliny to tylko rośliny, to się myliliście. Dzięki wytwarzaniu różnych substancji rośliny potrafią ze sobą się kontaktować, komunikować, a być może po wyłączeniu światła podglądać was przez szybkę. Ja tam nie wiem, zarobiony jestem, ale na noc wieszam na przedniej szybie kocyk z pingwinkiem.